Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO, Wingman z Royem. Witam, Rojo. Witaj, i to, Lechu. Co widzicie na ekranie, to są ustawienia Roya. To są ustawienia. Patrzcie to. Patrzcie to, Sensitivity VT. Na tym muszę zagrać dzisiaj. To będzie challenge. Nie, no z tym celownikiem przesadziłem troszkę. Akurat celownik wymyśliłem, Rojo. Aha, okej. Okay. Jest troszkę wielki. Ale dobra, to jest... To są ustawienia Roya. To są ustawienia Roya. Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja gram, już no właśnie, w niedzielę, dokładnie. Moi drodzy, ja gram na ustawieniach Lecha. Dokładnie, już więc... jesteśmy po nagraniu tego meczu i powiem tylko, zapraszamy. Dokładnie, tam Rojo poczuł się jak pro gamer na tych ustawieniach. Kurde, ale ja się poczuję jak... Wiesz, to jest najgorsze, że... Każdy najmniejszy ruch to łapie, nie? To jest masakra na tym sensie, bo to jest sens, patrzcie, ja przedtem mogłem się obrócić tylko o tyle, jak przejechałem po podkładce całej, a teraz o tyle się obracam. Muszę zobaczyć ten materiał dzisiaj, nie? Muszę go zobaczyć. Dobra. Ale oni świetnie... Ale kolejni dobrze ten... strzela... Ale dobrze strzelają, co? Kurde. Ja nie wiem, czy on dobrze strzela, czy coś mu pomaga, wiesz? Czemu? Bo on wychylił po prostu w ułamek sekundy i tak jakby nacelowany był na szynie, wiesz? Jeszcze przerwę odpowiem. No coś się popsuło mu chyba, ewidentnie z tym programem, za bardzo... No, mówię ci, że on... Ja widziałem takie zachowanie na Overwatchu Izaka. Że wysunął się pyk i wysunął. Ale właśnie... I z daleko głowa z Digla. Może być po prostu... Świetny. No właśnie, może być skillowym zawodnikiem, no. Zobaczymy. Jak to działa, jeśli ktoś gra lepiej, na pewno haksuje. Jeśli my gramy gorzej, to mówimy... Ja mam na to zrzucić. Ty też w sumie możesz, bo ty ciągle grasz na tych ustawieniach, nie? Tak, ale się nie właśnie. Będę chciał przerzucić. Rojo mi się spodobały ustawienia. Ja wrzucę też ten konfig niedługo tutaj jakoś, może dzisiaj nawet pod odcinkiem będzie. Także szukajcie, bo dużo osób też pytało. A my zaczynamy. Kurde, 10 sekund. Dajmy mu skonfigurować spokojnie. Ale może się jakoś tak będę mógł obrócić, tak taki flickshot pójdzie i w plecy. No ja robię takie rzeczy. Stary. No nic dobra. Nie strzelam, ale świetnie się poruszam po prostu, nie? Jestem bohaterem w cyrku CSGO. Dobra, no to jedziemy z nimi. Lecimy. Na pewno i na prawo, co? Na pewno i na prawo. No dobra, no to jedziemy. Skąd? On tu za siankiem. Aha, po prawej. Ja pierdzielę, Rojo. Ja muszę tą rękę trzymać, którą myszkę obracam, bo za szybko. Ej, pierdziele, nie? To z strzałkami mi łatwiej się obracać, niż tą myszką. Chodź. To... Strzałkami! Graj w Duke jak... Ojeja. Dobra. Cię grało tylko na klawiaturze. Próbuję dalej. Co to za flash? Bro! Nie, no to nie ma szans. Ja pierdzie. Ło! Już mówiłem ci. Nie, no nie ma szans. Patrz teraz. Ale on jest po prawej, tam go nie ma. A, przeszedł. Pięknie przez smoke. Przez smoke tu siada. To są ustawienia pod smoke'a dobre. To są idealne ustawienia pod blind fire, nie? Dobra, jedziemy. Chcesz digla? Czy kupujesz sobie coś? Nie, kałaszka sobie kupiłem. Trochę na Rambo. Jest tu. A małoty tak samo się rzucam. Uff. Dobrze strzelają. Ja im zaraz pokażę, jak się dobrze strzela. Jeden to jest gdzieś, potęga shifta. Jeden jest w tej wsianku gdzieś. Aj, ale ładnie dostał na start. Wiesz co? A jak ty, on jak on cię zabił? On strzelił dwa razy czy raz? On ja tak nie wiem, co on zrobił. Tak dziwnie. Tak szybko cię zabił, kurde. Ale nie, on użył tej opcji, wiesz, tego trójstrzału z pistoletu. Gdzie? No tak, bo było trrrt.
Nie, nie, what the fuck! Ty to widziałeś? Młoty, no, ale... Musimy wychylić tego po lewej zabić, dawaj go. Nie ma nikogo po lewej. Chodźmy tutaj. Po lewej. Dobra, sprawdzam ci tyły, będę szedł tyłem. What the fuck! Sorry, chciałem się obrócić, ale obróciłem się dwa razy. Nie, to nie mogę. Ten materiał na razie jest taki, jak go planowałem, nie? Ojej. Pamiętaj, że to tylko jeden raz, no. Albo może się skusisz. Ja chyba zostaję przy swoich. Kurde, co tutaj się dzieje? Ja chyba zostanę przy swoich. Teraz sprawdzę ci lewą, ty patrz prawo. Lewa coś tupie. Mhm. Fejki. Ja wejdę w tego smoka. Ten sens mnie zabije kiedyś. Idę do ciebie. Nice! Leży. Daję smoka. Dajesz? I dawaj do BS-a, próbujemy przejść. To nie wiem, gdzie on jest, nie? Mi się wydaje, że w piachu siedzi, ja kładę w BS-ie. Całkiem w roku. Musimy uważać teraz. Widzę go! Gdzie? Boże, na dole, w piachu. Tu ci przejdzie. O, widzisz? O, Boże, zostałem zapewne. Ale on jest jakiś... Ja mam wrażenie, że on jest odpalony, stary, nie? On robi tak perfekcyjne strzały. Patrz, na jest, co ci napisał. No ja nie mam... O! Mama na WP. Ja nie wiem tak za bardzo, wiesz, no mi ciężko ocenić, nie? Bo mi ciężko tutaj... Czy on gra dobrze, czy ja gram źle, nie? Oni te młoty rzucają na statki, ja pierdzielę. Proje, ty wariacie, pobiegłeś tam. Pobiegłem, bo ja chcę tutaj z góry, wiesz? Jest. Full control! Idę z tobą. Kurde, jest na dole pod balkonikiem, Jezu, tylko czekam aż wyjdę, no. Uważaj. Tutaj, o, tu. Pięknie, ach, to... bardzo ładnie lepiej. To sensitivity jest najlepsze. Nie. Szampańska zabawa, nie? Coś ci rzucić? Kałaszkę masz. Dzięki. Co jest? Zacięło mi. Co? Gierkę mi zacięło. Nie, no jajce robisz. Nie, no serio. Co ty mi zdałeś za ustawienia? O. Nic. Dobra, nie. Ja... Słyszę się. Na słuch. Co jest, kurde? Spokojnie. Albo daj tego. Serwę. Ale to teraz się nie da. Dobra, muszę... Restart gierki szybki. Musisz... Przetrwaj to. Szybki restart robię. Dobra. Słuchajcie, problemy techniczne zdarzają się. Tej, tak jak jeszcze nie miałem. No dziwne. Izak też nie. To te ustawienia chyba. To kolejny challenge. Żyjesz jeszcze, czy już ten? Ja żyję cały czas. Mam 50 sekund. Ja się w ogóle nie wyruszyłem, schowałem się w respie. Dobra. Co to się stało? Dobra, wbijam już. Okej. Okay. Atakuj, możesz atakować już. Dobra, atakuję. Jesteś sam, ale... Czekaj, nagram to. Dobra, jest. Dobrze! Teraz ten lepszy został, on w piachu zawsze grał. Po prawej stronie. Nie. Jest tutaj gdzieś, wiesz?
Aha, czasu nie było, zapomniałem, że ten... Aha, nie, no. Dlatego nie wychylał. Nie, ale powiedz jeszcze kilka gierek, ja zostawiam tak tą grę. No nie, naprawdę. No jak ja teraz gram na tych ustawieniach, to mogę stwierdzić od razu, że to są złe ustawienia pod takie granie. Jesteś bardzo uprzejmy. Widzisz co zrobił? No zawie, nas no, się ustawiliśmy w linii, to akurat nie pykło. No to nie, no to jasne, no to racja. Cudowny mecz, myślę, że nie miałeś jeszcze na kanale. Ale już wiemy, co jest u ciebie nie tak. Jest zły sens, to na pewno. Royo pierwsze. Zawsze grał na challenge'u po prostu. Tak, zły sens. Ustawienia możesz mieć full HD, ale lepiej zawsze tam mieć więcej FPS-ów według mnie. Nie, ja gram tylko, wiesz, tam raz na tydzień w tym. No ale... Ja podejdę na łoku. Może jeden? Pięknie. Jeszcze jeden u mnie. Obity leciutko. Zajdę go. Dobra, spróbuj. Na szczycie. Pięknie! Wypyrkany. O to chodzi. Ten koks. No. Mam pakę, bitch! Dobra, jest ładny. Pięknie. O kurde. Zapomniałem, że to nie jest mój sens. Jak ja się tak chcę na szybko obrócić, to mnie kurde. Spokojnie. Obraca. Boże, ty. Nie śmiej się, bo będzie to jeszcze gorszy wybuch sens. Nawet, kurde. Kurde, obity jest. 62, oberwał. Ten lepszy. O! Boże, to jest taki challenge. Jej. Stary, widzisz? Asysta. Oh my god. Dobrze, że go obiłem, kurczę, bo ten... Chcesz tego? To masz tutaj. To wezmę, bo będę miał na kamizelkę. Dobra, i potem zaoszczędzę na WP. Dobra, ja ich sprayuję. Dobra. Ja zamyślałem, że to będzie srobotna klęska, my jakieś honorowe punkty tam mamy, widzę. Dobra, zabiłem jednego. Wygani, nie? Zabiłeś tego gorszego. A? Nie, lepszego. Znaczy gorszego w sensie... No i pięknie. Dobrze, ja go tutaj cwaniatko związałem walką, you know, nie? Z ja prawej, zostawiam to ustawienie. Pyk. Może pójdźmy razem od prawej. Tutaj. Dobra. Ja daję flesze górą, ty spróbuj jakoś tam ten. Dobra. Nie wiem, czy to działa w ogóle tak. On jest... O, nic nie widzę. Ja pierdzie, jakiego flesza dali nam. Ale nas porobili teraz, nie? Ale flesza mu ładnego dał. A kupiłem sobie ten, no. A nie, mam jeszcze nauka, dobra. Ja nie idę tamten. Ja tam teraz najdę, ja tam teraz najdę. Jak te flesze polecam, to znajduję to. Dobra, tu walnęli ogień, także tu nie wejdę. Czyli się. Balkon. Uważ, patrzę długą. Okej. Okay. Wiesz co, ja sprawdzę. Będzie ci szedł. Balkon? Nie, cisza. Może domek? I długa. Długa? Tak. Idę pomóc. Już jesteś sam. Wycofał chyba. Już na walku teraz chodzi, że nie wiedział gdzie jesteś. Mhm. A tak myślałem, ale nie spodziewałem się, że tak podejdzie. Ale... Aha, że no, on... pod smokiem podchodził, ale... Z tego smoka pod smokiem podchodził. No. Ale... Chciałem ci dać info, ale nie byłem pewien tego, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Nie, spoko. Ja wiem, gdzie stoi ten jeden zawsze. Ja teraz robię wychylenie z diglem i prosto w łeb. Proszę bardzo, patrz. Oberwał. Ale oberwał. Dobra. 41. Ty, chicken, idź stąd. Chicken, kurwa, zasłaniasz, chicken.
A tutaj. Tutaj już. To ten drugi strzelał, ten podchodzi pod ścianką, nie? No. No powiem wam, że no ciężko się grało, ciężko. Ale Royo już wie, jaki tutaj... Co musiał zmienić w swoim konfigu. No było troszkę... To musiał zmienić w swoim życiu. Sens był ewidentnie za wysoki, nie? To była taka rzecz, którą Royo musiał zmienić. A efekty tego możecie zobaczyć u Roya na kanale już w niedzielę. Także dzięki bardzo, Royo. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Świetny pomysł, bo to pomysł Lecha, także... Łapki w górę! No, także trzymajcie się. Dzięki bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Miłego weekendu. Hej.